oczywiście, że są inne, jakby były takie same jak mężczyźni, to przecież świat byłby smutny. Dla nas, dla mężczyzn są bardzo dziwne wręcz, bym powiedział. Ja sam nie mogę zrozumieć, jak to jest mówić coś innego, a czuć coś innego i tak naprawdę pokazywać jeszcze emocjami trzecią rzecz. Bardzo często jest to dla mnie ogromny kłopot, żeby rozpoznać, o co tak naprawdę kobietom chodzi. Dlatego właśnie są jakieś inne. Chyba inna emocjonalność, większa emocjonalność i może facet ma większy luz. Różnica między kobietą a mężczyzną jest zasadnicza. Wydaje mi się, że kobieta może być mniej lub bardziej zaradna. Na dzisiaj widzę, że dorównują mężczyznom. Zdecydowanie inne. Czemu? Po prostu myślę, że to jest kwestia dewaluacji pewnych wartości, a to szczególnie widać na przykładzie kobiet. Mówi się, że kobiety, baby są jakieś inne. Czym ta inność się objawia? No, moja baba, w zasadzie to kobieta, różni się tym od innych. Znaczy nie wiem, jak jest u innych, ale na mnie krzyczy, czasem mnie uderzy, ale to dobrze gotuje. Niektóre kobiety to lepiej pracują i się wywiązują na wyższych stanowiskach jak mężczyźni. Inność. Inność to może inna wrażliwość, większa wrażliwość, większe poczucie po prostu troski o rodzinę, no, w tym rozumieniu oczywiście takim tradycyjnym. No, kobiety na pewno są od nas troszeczkę mężczyzn inne, chociażby pod względem budowy, prawda? Ale nawet kwestia umysłu, czy kobiety potrafią myśleć troszeczkę bardziej abstrakcyjnie. Nie są inne, chociaż ciężko jest zrozumieć może, ale powinno być równouprawnienie, no bo są normalni ludzie, nie? A powiedz mi, tą inność kobiecą można polubić, zaakceptować, pokochać może nawet? Pewnie, że można. No, no, cały clou na tym polega, że jest inna i właśnie za to się ukocha. Znaczy, próbujemy sobie z nią poradzić pewnie w tej chwili właśnie, wobec tych zmian, które zachodzą. No i najwyższa pora, żebyśmy sobie z tym poradzili. Ja myślę, że tak, że jest do polubienia, do pokochania, bo kobieta to jest, no, jak gdyby prawa ręka mężczyzny. Z tą innością, prawda? To jest tak, że zależy właśnie, jak się przejawia. Niektórą trzeba po prostu no, twardo zaakceptować, niektórą po prostu trzeba kochać z klapkami na oczach, że no, tak musi być, a nie inaczej. Co jest w niej innego? Jest cała inna i to jest chyba w niej najpiękniejsze. I za to ją kochasz? Zdecydowanie za to, że jest inna niż wszystkie.